ostatnim odcinkiem podesłaliście mi gdzieś koło 4 bitów, może 3 tam były w sumie. Ale znalazłem jeszcze 7 kolejnych i postanowiłem je sprawdzić. Są dwie opcje, albo będą prawdziwe, albo będą jednymi wielkimi fejkami. Oglądaj do końca i przekonaj się sam. Okej, mit numer 1. Jeżdżąc na świni po niebieskim lodzie, uzyskamy większą prędkość niż na zwykłym lodzie. Aha, czy tylko ja nigdy nie myślałem o tym, z jaką prędkością jeździ się na świni? Ale okazuje się, że to wcale nie jest taka prosta sprawa. Na zwykłym terenie na świni jeździ się ponad 5 metrów na sekundę, a dokładniej 15, 19 jest powalnia i mała. Dobra, ale co mnie zwykła trawa interesuje? Dajcie mi lód! Na początek zwykły lód. Zasady są następujące. Wsiadam na świnię i klikam jeden raz marchewkę na patyku, żeby ją przyspieszyć. I patrzymy, jaka jest prędkość. Okej, wygięty raz przyspiesza, dobijamy do 4. A nawet więcej. 4,40 to jest rekord i najwyższa prędkość, jaką osiągnęliśmy na świni na zwykłym lodzie. Nie chce mi się wierzyć, że na niebieskim lodzie będzie inaczej, ale sprawdźmy to. Najwidoczniej niebieski lód jest jakiś szybszy, no. Magdalena gotowa, to lecimy z tym koksem. Jedno kliknięcie i zobaczmy, jaką prędkość osiągniemy tym razem. 4,40, 4,50, ej, było 4,50 chyba 2. O kurde bele, no tego to się nie spodziewałem. Jeszcze raz, na zwykłym lodzie osiągamy maksymalną prędkość rzędu 4,4 i dobijamy do 4,4. Dokładnie, tyle samo ile wcześniej. A na niebieskim jakimś cudem, o, nawet 0,16 metra na sekundę szybciej. Ciekawe, tego się nie spodziewałem. Mit potwierdzony. Jeśli w Endzie zadasz obrażenia smokowi, po czym zginiesz i wejdziesz do innego portalu do Endu, to smok nie będzie miał żadnych obrażeń. Fajne, ale najpierw interesuje mnie, co się stanie, kiedy wejdę do tego samego portalu, po tym jak zadam mu jakieś obrażenia. Tylko żeby to zrobić, muszę na początku zniszczyć wszystkie kryształy, tak aby nie miał żadnego sposobu, aby się regenerować. I teraz możemy lecieć z tym koksem. Proponuję zabrać mu HP tak do połowy. Gitara, siema. No i teraz logicznym byłoby to, że jeśli zginę i wejdę tu ponownie, no to obrażeń będzie miał tyle samo, ile miał przed chwilą, co nie? Ale zanim sprawdzimy, czy stanie się tak, jak wejdę do innego portalu, wejdźmy do tego samego, w którym byliśmy przed chwilą. I uwaga, uwaga! Ma tyle samo obrażeń, czyli równo pół. Dobra, mordo, to teraz dostaniesz jeszcze trochę. Okej, zostało mu już naprawdę jakieś 10%, więc wychodzimy z tego świata i znajdujemy innego strongholda bardzo daleko od spawna. Dobra, w tym nas na pewno jeszcze nie było. I zgodnie z tym mitem, jeśli teraz tam wejdę, to smok będzie miał full HP. A nawet jak nie full, to chociaż więcej niż miał wcześniej. Sprawdźmy to. Halo, halo, panie smoku, halo, żadne halo. Ma dokładnie tyle samo, ile miał przed chwilą. A to oznacza, że ten mit jest jednym wielkim fejkiem. Żegnaj, proszę pana. Numer 3. Nie da się zostawić subskrypcji żelazem. O kurde bele, to faktycznie może być trochę skomplikowane. Nie wiem, no nie mam żadnego żelaza przy sobie. Jeśli macie, to możecie to sprawdzić. A jak nie, to zostawcie suba jakąkolwiek inną dziwną rzeczą wokół was i napiszcie w komentarzu czym. A ja wracam do rozwiązywania mitów. W najnowszym snapshocie pająki boją się pancerników. Halo, ja chyba nie na bieżąco jestem. Jakich pancerników? Dobra, to jest najnowszy snapshot. Prawdopodobnie są tutaj pancerniki. O kurde bele, faktycznie. Słodkie zwierzątka, nie ma co. Okropne. Dobra, ale tych pancerników podobno boją się pająki. Ucieka stał. O, ale uciekł, co jest? Albo nie, nie uciekł. Sekundę, mamy pancernika, mamy pająka. I o, tu ucieka, ewidentnie ucieka. Teraz stoisz w miejscu, masz koło ciebie pancernika i o, naprawdę pająki boją się pancerników. Co jest? Tego się nie spodziewałem. Jak ktoś się zna na biologii, może mi powiedzieć, dlaczego pająki boją się pancerników, to możecie dać znać w komentarzu. A tymczasem nie pozostało mi nic innego, jak powiedzieć, że mit potwierdzony. A my z najnowszego snapshota przenosimy się na Bedrock Edition. Bo właśnie tam, według mitu numer 5, istnieje ukryty blok, który można zdobyć za pomocą specjalnej komendy. W sumie jak gdzieś tu ma istnieć jakiś ukryty blok, to założę się, że na Bedrocku. Pokaż, na co cię stać. Czego potrzebujemy? Komendy ukośnik set blok, potem 3 tyldy. Tylda to ten taki dziwny znaczek, który właśnie pisze, ja też nie wiedziałem. I potem wpisujemy blok unknowny, czyli unknown po angielsku, nieznany, i ten blok musimy zdobyć, nie działa. Płoć składniki, czy ja coś napisałem źle? Nie, no to jest tu, dokładnie tak jak było w micie, unknowny. Ja, może Minecraft dwukropek unknowny. Nie działa, jakiś błąd wyskakuje i tyle. Ty, ale zrobiłem research i faktycznie coś takiego tu powinno być i powinno wyglądać źle. O nie, od Bedrocka 1.23 nie można go zdobyć przez komendę, czyli wcześniej można było faktycznie, tylko teraz już nie można. Żałosne, ale sprawdzamy to na najnowszej wersji, więc niestety muszę powiedzieć, że ten mit jest już aktualnie nieprawdziwy. Ale kiedyś był prawdziwy, więc autorze tego mitu, zaktualizuj sobie Minecrafta. Let's go. Mit numer 6. Wardenowi podczas sonicznego uderzenia znikają...
żebra. W sensie, że co? Warden ma żebra? Nie no, może faktycznie, to trochę wygląda jak żebra. Chyba o to chodzi, co nie? Nic innego bym tu nie nazwał żebrami. Teraz tylko potrzebujemy, żeby nasz ziomek zaatakował sonicznie tą biedną owieczkę. Nie, nie podchodź do niej, zrób to sonicznie. Stary, nie po to masz takie umiejętności, żeby to robić ręcznie. No co ty robisz? Dobra, musimy zastosować poważniejsze środki. Pan będzie siedział tutaj. No zapraszam, zapraszam, trzeba było mnie słuchać wcześniej. A pani owieczka będzie siedzieć sobie tutaj. Wspaniale, póki co wszystko idzie po moim planie. Teraz ty do niej nie dosięgniesz, więc będziesz musiał zrobić to sonicznie. A ja w tym czasie będę bardzo dokładnie patrzył na twoje żebra. Co ja robię ze swoim życiem? Dawaj, no pokaż te żebra, atakuj ją. Mordo, coś ci nie idzie. O, dobrze, dobrze, lecisz. Wkurzył się, szykuje się do ataku. Pokazuj mi te żebra. 3, 2, 1. O, nie, otworzyły mu się, ale nie zniknęły. Widzieliście to, bo ja pierwszy raz to na oczy widziałem, że mu się jakby te żebra otwierają, jak on atakuje. Ale ewidentnie nie było to zniknięcie żeber, tylko otwarcie żeber, co jest równie imponujące jak zniknięcie, jakby nie oszukujmy się. Oreczko, jeszcze raz, pięknie. Otwieramy żeberka, no wspaniale. Ale nie zniknęły, więc mit obalony. Okej, ale zostajemy przy Wardenie, bo w kolejnym micie przekonamy się, czy może on zaatakować moba sonicznym uderzeniem tylko i wyłącznie jeden raz. Sprawdzenie tego wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, dlatego że większość mobów, jak nie wszystkie moby, giną od tego uderzenia od razu. Na raz, no dokładnie tak. Dziękuję za piękną prezentację, proszę pana. A więc nawet Warden nie ma szansy, żeby zaatakować go po raz drugi, ale mam pewien pomysł. Mamy tu Wardenka, zaraz obok za pomocą specjalnej komendy zespełnujemy krowę, która będzie miała o wiele więcej serduszek niż zwykła krowa. A mówiąc o wiele więcej, mam na myśli tak ze 150 więcej. Tyle powinno wystarczyć, aby przeżyła jego atak, co nie? Dawaj, dawaj, atakuj, zobaczymy, czy będziesz chciał dwa razy uderzyć sonicznie tą samą krowę. Jeśli tak, to mit będzie fejkiem, a jeśli nie, to mit będzie potwierdzony. Krowo, tylko ty też musisz być chcieć uderzona tym sonicznym atakiem, to wiesz, dwustronnie musi iść. Lecisz z nią króciutko! Atak numer 1 skończył się przeżyciem gitara! No to zobaczymy, czy będzie atak numer 2! Jest atak numer 2! A będzie atak numer 3! Tak, tak, tak! Jest nawet atak numer 3 i krowa nadal żyje! A to oznacza nic innego, jak to, że ten mit jest jednym wielkim fejkiem, a krowa przeżyła więcej niż ja bym przeżył w najlepszej zbroi, w najlepszej formie mojego życia. Warden jak chce, to będzie sobie atakował moba ile razy tylko mu się podoba. I wspaniale, co go będziemy ograniczać? O nie. Kacper umarł. Mit numer 8. Jeśli zalejesz skrzynię wodą i zetknie się ona z lawą, to zamieni się w enderową skrzynię. W sensie ender chesta, to chcemy uzyskać, tak? No to i to ma nam dać to. Ciekawe. No nie wiem, no większych bajek dawno nie widziałem, ale niech będzie. Więc tak, jest skrzynka zwykła zalana wodą. Zgadza się, zgadza się. Nie no, przydałoby się jeszcze, żeby ta woda nie wylatywała dookoła, tylko żeby sobie stała w tej skrzynce od razu lepiej. I teraz ta skrzynka ma się zetknąć z lawą. Zacznijmy może od tej strony, w takim... Nie działa od tej strony, to może faktycznie był zły pomysł. Może od góry będzie lepiej, dawaj, dawaj, dawaj. Lecisz i na skrzynkę, dobrze, idealnie, pięknie. Albo nie, albo jednak nie pięknie. Nie wiem, co się tam pod spodem stało, ale to jest możliwe, że coś się tam stało. Zalałem lawą skrzynkę z wodą. Czy zamieniła się ona w skrzynkę enderu? Enderu, tak to się nazywa, ender chest. Żadne ender chest, to jest normalna skrzynka nadal z wodą. Nic się nie stało, woda leje i kurde bele, super ekstra. Co ja w ogóle gadam, nieważne, mi to balony w ogóle, to czym my gadamy. Wam się może wydawać, że ja gadam głupoty, ale te mity to są głupoty. Może, oj, ale ten brzmi fajnie. Jeśli dasz fantomowi miksturę powolnego opadania, będzie latał wolniej, mocne. Ale najpierw poproszę noc. Od razu lepiej, warunki bardziej, jakie fantomowe właśnie, to chciałem powiedzieć. Oto mikstura powolnego opadania. Powoduje ona, że powolnie opadamy. Wow, Sherlocku. No to teraz tak, będzie fantom lewy i fantom prawy. Fantomowi po prawej stronie damy miksturkę, a temu po lewej stronie nie damy miksturki, tylko o, trafiłem idealnie, dobrze, widać, że ją ma na sobie, a drugi nie. To dawaj do góry, stary, bo muszę sprawdzić, czy latasz wolniej niż twój braciszek. Na pierwszy rzut oka latacie mniej więcej tak samo. Nie no, kurde bele, nie lata wolniej, lata dokładnie tak samo jak ten bez mikstury. Zobaczcie, no nie ma opcji, nawet mam wrażenie, że tamten leci szybciej. Nie, nic a nic, na pewno wolniej nie lata i co najwyżej tak samo. Chociaż możecie ocenić to w komentarzach, mi się wydaje, że totalnie nie ma różnicy. Kolejny mit obalony! I tak oto doszliśmy do numeru 10! Jeśli zostawisz łapkę w górę, to film się sko...
O, halo? Się chyba skończył film, co nie? To ogólnie możesz kliknąć w ten po prawej stronie, bo fajny był. Wiesz co tam robiłem? Wybuchałem TNT. A kto nie lubi wybuchać TNT? Dlatego klikaj i wybuchaj ze mną!